Laudetur. Chciałbym tutaj troszkę polemizować z panem profesorem Piotrowskim, bo jego nie rozumiem. Nie polemizowałbym z ludźmi takimi jak Zaradkiewicz, jacyś sztabowcy Dudy, bo nie ma tu możliwości polemiki, ale akurat profesor Ryszard Piotrowski mnie dziwi. Co mnie dziwi? Mówię, stwierdzenie przez niego niekonstytucyjności dokonywania pewnych zmian rzeczy poprzez uchwały Sejmu. Uchwały Sejmu, które, powtarzam, nie mają charakteru aktów prawa konstytutywnych, bo nie mogą mieć. Mają charakter deklaratywny. Stwierdzają nieważność pewnych powołań, bezprawność pewnych działań. W sprawie Wąsika i Kamińskiego orzekł Sąd Najwyższy. I on ma tu na myśli Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, czyli coś, co jest niesądem. Jest niesądem zgodnie z prawem obowiązującym powszechnie, bo traktat unijny, bo Europejska Konwencja Praw Człowieka są aktami prawa obowiązującego powszechnie, przyjętymi przez tę wielką ratyfikację, czyli 2/3 Sejm, 2/3 Senat, przypominam państwu, albo referendum, jak traktat unijny. W związku z tym wiążą nas orzeczenia i TSUE, i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ja myślę, że pan profesor nie rozróżnia tutaj lex ius. Nie rozróżnia przepisu, którego się gorączkowo trzyma, a ich się będziemy gorączkowo trzymać dopiero, kiedy przywrócimy zasady demokratycznego państwa prawnego. Czyli tak, tak, panie Cezary, do pana mówię, zgodność lex ius. W tej chwili mamy drastyczną rozbieżność lex ius, w innym wykładzie o tym mówiłem, i my mamy przywrócić zgodność lex ius. Ponieważ nie możemy działać na poziomie lex, mamy prezydenta. Przypominam wam, że ten prezydent wszechczasów, to mnie zszokowało, 2 czy 3 dni temu stwierdził, będę wetować każdą ustawę, którą wyprodukujecie. Nie oceniam już tego, jest to klasyczny delikt konstytucyjny, mam wrażenie. No jak ocenić coś takiego? Jak ocenić wysłanie budżetu? No nie mogę do Trybunału Konstytucyjnego. Nie możemy działać za pomocą lex. Natomiast o ile tu jeszcze mogę przyznać, Piotrowski stwierdza, że lex nie pokrywa się z już teraz i że on wybiera lex, czyli dosłowne traktowanie prawa stanowionego przepisów, no bo rozumiem, że i rozporządzeń, i ustaw jako obowiązujących. Nie zgadzam się, ale może tak twierdzić. Natomiast nigdy się nie zgodzę, kiedy Piotrowski mówi o Sądzie Najwyższym w postaci Izby Dyscyplinarnej czy Izby Kontroli Nadzwyczajnej. To nie jest sąd, to jest niesąd. I tu przecież podstawa prawna jest i orzeczeń naszego Sądu Najwyższego, bo jest takie orzeczenie o statusie Izby Dyscyplinarnej, Izby Kontroli Nadzwyczajnej i statusie orzeczeń ETPC i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A to są orzeczenia, które nas wiążą. Niestety nie ma pan tutaj racji, panie profesorze. Ramen!